Witam, zagrajmy dalej w Anvil of Dawn. Kontynuujemy ognistą górę. Dziura znikła. Nie obróciło mnie. Dobrze. Co mamy tutaj? Fury Jezirand Armor. Co to jest? 40% obniża obrażenia od ognia i... Nie, zwykłe i 25% od ognia. No, wygląda ładnie ta zbroja. I waży niewiele mniej niż ta, którą mamy teraz. Ale mi się wydaje, że jednak nie będziemy jej zakładać. Co najwyżej mógłbym ją schować do plecaka, ale... No tak, jasne, słomiany kapelusz zawsze lepszy od każdego hełmu. Tylko kurwa głupie obracanie. To się samo działo w tej chwili, ja tego nie robiłem. O, znowu. Schowałem hełm z powrotem do skrzyni? Czy zniknął? Nie ma hełmu, przepadł. A nie, jest. Leży pod nogami. To się samo dzieje, ja tego nie robię. Znikniesz? To się znowu samo stało. Oczywiście. I jeszcze znowu to samo. I szlak może człowieka trafić, jak się coś takiego dzieje. Jak głupia gra przejmuje kontrolę nad postacią. Nienawidzę. Kurwa, nienawidzę. Użyjemy tego przynajmniej. Crash. Nie. Crash. Nie. Dobrze, że w Grimrocku na przykład nie było takich głupot, że gra odbierała kontrolę nad drużyną i nagle drużyna zaczynała sama chodzić. Przecież to jakaś masakra jest. Takie coś się nie powinno znaleźć w grze. I znowu muszę przez ten port przechodzić, kombinować, tak? Głupie. No, jesteśmy. Save. Utopimy głupią rękę. No, jeszcze ściany po bokach dali. I co, i pewnie też będzie przejmowanie kontroli nad postacią i wpychanie do dziury. Jeżeli ta dziura się w ogóle zamknie kiedykolwiek. No, czekam. Się nie doczekam. No cóż, może to jest jedna dziura, do której należy wpaść. Czemu w ogóle koleś, jak wpada do tych dziur, to robi to na plecach? Znowu się dzieje samo. No akurat tutaj nie chciałem wchodzić. No to definitywnie nie powinniśmy wpadać do tej dziury jednak. Ale jak ją teraz obejść? Co?
Pytania bez odpowiedzi. Procedura standardowa. Ostatni klocek. Niedobrze. Ale być może też i ostatnie drzwi. I teraz mamy skrót. No. I możemy wyjść stąd, ale nie powinniśmy tego robić. Wciąż mi brakuje dwóch żelaznych znaczków. I pytanie brzmi, gdzie one są? Może w którejś z tych dziur? Jednak, może trzeba do nich wpadać? Jednak. Ktoś na to pytanie potrafi odpowiedzieć. Tutaj powinno być jednak gdzieś on. Padnijmy. To jest płyta aktywująca teleport. A to się nie miało wydarzyć. No dobra, ale jeżeli mamy tą mapę, znaczy tą dziurę na mapie, to może zobaczyć, co ją będzie aktywować. No i nic się nie dowiemy. Jakby nie patrzeć, to są tutaj te ukryte przejścia. Tylko, że one są na tej samej płaszczyźnie, co te dziury, co ta dziura właśnie. O! Dezaktywowałem. No tak. Ja wcześniej rzucałem tam kamieniem, tylko że za lekkim. Widać. Trzeba tym ciężkim rzucić. Ale to w sumie było do przewidzenia. Dobra, jestem czar. Ta płyta jest obciążalna, na pewno nie tym. No i to już niestety będziemy musieli porąbać mieczem. Dobrze. Trzeci żelazny znaczek. Amulet osłony obniża obrażenia o 10%. Mało przydatne raczej. Trzeci, ale potrzebne są cztery. Cztery, kurde. Czy ta płyta coś robi? Nie. No to było cudowne, po prostu. No ale trudno stało się. Tym razem nie będę wczytywał. Pff.
Tym bardziej, że chciałbym skorzystać z tego ołtarza odnawiającego manę. Może coś się dzieje w momencie, kiedy obciążymy obie te płyty, bo tutaj trzeba zauważyć, że są jeszcze te ściany zamknięte. A może trzeba ten kamień ściągnąć? Potrzebny mi jeszcze jeden znaczek. Ale można ten kamień teraz zabrać. Bezkarnie. Zapomniałem, że ta dziura się pojawi teraz szybko. Jeszcze raz. Jezu! To ma jakąś logikę w ogóle. Okej, no to zrobimy taki eksperyment. Postawimy tutaj kloca. I z drugiej strony też. Znaczy z drugiej strony staniemy. I co? Coś to dało? Ano dało. Ale chyba stawianie klocka jednak nie było wymagane. No raczej na pewno nie. No ale tu jest coś innego. War render. Aż? To ten miecz, który teraz trzymamy, 36 zadaje. I jeżeli... I czasami może krytykala zadać. W sensie, że 16 obrażeń. Znaczy razy 3. Ale ten miecz prawdopodobnie będzie powodował znowu męczenie się bohatera. A czegoś takiego ja nie chcę. Oj, daj sobie spokój, gro już. Jezus. Będzie tu jej znaczek? Jest. Mamy wszystkie, tak? Jezus. Ta lokacja jest męcząca. No. Gdzie jest dziura? Oczywiście to nie wystarczy, żeby obciążyć. Nie mam czym tego obciążyć, tak naprawdę. Ani jednego kamienia. Nic.
No to jeszcze raz. Chciałbym już te znaczki użyć. Skorzystam ze skrótu. I z ołtarza leczącego znowu. Gdzie ja to mam? Tutaj? No. Zdupczona jest ta muzyka, że taka długa przerwa jest. Głupie to jest. Gdzie to było teraz? Jeszcze dalej. Tu. ...291. No niestety chyba nie uda mi się tej gry całej nagrać dzisiaj, a szkoda. Daleko już nie jesteśmy do końca. No. Ale miałem taką nadzieję, że będę miał ją z głowy i będę mógł się wziąć za coś innego. Albo sobie zrobić przerwę na 2 tygodnie jakoś, bo na tyle czasu tych filmów ponagrywałem. Dzisiaj jest niedziela, 2 września, tak? Co za dzień? Dzień? No, 2 września 2012 oczywiście. I ostatni znaczek. Mortal, journey not into the depths without the sigil of fire protection. Without it, you are sinless. Sigil powiedział. Mi się zawsze wydawało, że to się wymawia sigil, a jednak sigil. Albo i tak można. No cóż. Czy z drugiej strony koleś też może źle na przykład wypowiedzieć, chociaż akurat mi się wydaje, że aktorów jak zatrudnili aktorów, to aktorzy wiedzą, jak się powinno wypowiadać. No i wtedy by się przydała ta zbroja, która by chroniła przed uderzeniami ognia. Tylko po co? Ten szkielet jest słaby. No były te potwory zdecydowanie silniejsze, jak spotkaliśmy je na cmentarzu. Zmęczyłem się. Niesamowite. Ale kiepsko się uleczył. A nieważne. No ciekawe, co ta płyta robi. Dużo szkieletów. A cóż on się tak męczy? Teraz. A tak w ogóle to czyje są te szkielety krasnoludów? Czemu są tacy wysocy jak na krasnoludów? Sokoban. No, to jest zabawa w łóżkule odpowiednio. I chyba, że mam jeszcze kolejną szansę na to.
No jak nie, to szukaj kamieni, żeby płytę obciążać. Jak to wie, czy się do tego to nie sprowadzi? Tutaj mamy drzwi. Tutaj mamy więcej kul. Te wszystkie płyty będą cztery płyty. To jest do przewidzenia i wszystkie będzie trzeba obciążyć. I po to te kule dali, że można było to zrobić. Ale i tak jest ich za mało. Bo to znaczy tylko dwie widziałem do tej pory. A płyty są cztery. No chyba, że wystarczy tylko jedną. Ale wątpię w to. O, tu jest kolejny klocek. Dobrze. Znowu się film przedłuża, tak więc zaraz sobie przerwę zrobimy. No nie odkryłem jeszcze całego, ale skoro są tu i te szkielety do walki, to może ja to po prostu poodkrywam poza filmem. I jak wrócimy, to będziemy już cały odkryte i będziemy się zajmować rozwiązywaniem tej zagadki tutaj z obciążeniem płyt. Dobrze, do następnego.